Cześć, w dzisiejszym odcineczku z zasad ruchu drogowego poruszę kwestię związaną z zieloną strzałką przy sygnalizatorze. Oczywiście jest to strzałka warunkowego zatrzymania, więc tak, zbliżamy się do skrzyżowania, mamy czerwone światło, no i pali nam się ta strzałka. Mamy obowiązek zatrzymać się przed sygnalizatorem. Oczywiście upewnić się, nie ma pieszych, wtedy możemy pojazdem ruszyć. No i dojeżdżamy do skrzyżowania. Oczywiście przepuszczamy wszystkie pojazdy, ponieważ mają zielone światło. Nic nie jedzie, wtedy bezpiecznie możemy skręcić w prawo. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego nagrywam taki odcinek? Jak wiecie, mandaty poszły w górę. No i po co mamy dostać mandat? A oczywiście mandat jest, jeśli nie zatrzymamy się przed sygnalizatorem, jeśli świeci się zielona strzałka. Zatrzymujemy się i wtedy ruszamy. Za niezatrzymanie się przed sygnalizatorem jest mandat w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny. A gdybyśmy zatrzymali się i ta strzałka by nam zgasła, a nie zauważylibyśmy jej, no to wtedy traktowany taki przejazd jest jako przejazd na czerwonym świetle, no i wtedy jest mandat w wysokości już od 300 do 500 zł, więc jest to spory mandat, no i 6 punktów karnych. Dlatego uważajmy, jeśli chodzi o tą zieloną strzałkę, o to warunkowe zatrzymanie. Nie każdy o tym wie, dlatego taki odcinek także nagrywam. A jak wiecie, mandaty się sypią, więc wiecie, jak to jest. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Piszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tej zielonej strzałce, o tym warunkowym zatrzymaniu. Czy ta strzałka powinna zostać może zniesiona, albo jak wy to widzicie, czy powinny być jakieś kontrole, żeby więcej kierowców stosowało się do tych zasad zatrzymania przed sygnalizatorem. Jeszcze powiem o jednej sprawie. Dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej, no to nie jedźmy z jakąś tam dużą oczywiście prędkością. Chodzi mi o to, żeby nagle nie hamować, bo jak wiecie, właśnie nie każdy kierowca stosuje się do tej strzałki. No i nagle zahamujemy i z tyłu pojazd po prostu w nas wjedzie. I będzie stuczka. Dlatego hamujmy już sobie powoli. No i zatrzymajmy się przed sygnalizatorem. Upewnimy się, że nie nadchodzą piesi na przejściu dla pieszych. No to wtedy możemy bezpiecznie sobie ruszyć. Mam nadzieję, że taki filmik się podobał. Jeśli tak, no to oczywiście zachęcam do zostawiania lajków. Tak jak już mówiłem, piszcie komentarze, jak wy to widzicie. Jak wy tam widzicie strzałkę. Czy jest ona w ogóle potrzebna, czy nie. No i oczywiście subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!